Znowu armadillo lecimy. To wydaje się nawet prosta runda, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale oczywiście coś, co wygląda prosto, wcale nie musi być proste. Okej. Zbyt bardzo przeceniłem swoje umiejętności rolowania. Nie powiem, że nie. Ale jakbym miał tutaj porównywać, co to jest za epizod, to bym bardzo powiedział, że to jest epizod numer 6, tylko że bardziej wiosną i zamiast z pustynnym klimatem. Bo jest tutaj tak bardzo zielono, kurde, nie wiem czemu. Znaczy nie wiem czemu, no wiem pewnie czemu, dlatego że to nie jest jakaś super... Jakieś super smutne! O, dobrze. Przecież żeby poziom był dobry, nie musi być zawsze smutny, nie musi być zawsze tutaj smutne otoczenie czy coś. Kurde! Dobra, mamy chyba wszystko zebrane. Tam już publiczność chciała nam klaskać, ale mimo co się upewnię. Wiecie, przezorne zawsze ubezpieczone, jak to mawiają. Ostatni gem za event roller. No, tak na razie nasze staty wyglądają, więc teraz mimo co się upewnijmy, więc ja teraz spotkam się z wami na samym końcu i zobaczymy co i jak. No i mamy taniec Crasha. Nie było nic, że tak powiem, szczególnego na drodze. Więc dlatego też nie wróciłem do was, bo stwierdziłem, że po co mam wracać, skoro i tak by nic szczególnego się nie wydarzyło. Mógłbym w zasadzie pójść teraz na poziom pod nazwą Insanity Highlands. Ale ja tutaj nie pójdę, dlatego że wolę mimo co chyba wrócić do tego poziomu. Ale zanim wrócę, pokażę wam jedną rzecz. Nie pokazywałem wam tutaj tych automatów. Ale jak widzicie, nie jest to nic zbytnio ciekawego do oglądania. Po prostu każdy z automatów wyróżnia się po prostu tym, że mamy inną tutaj scenerię. Jak widzicie, tutaj mamy w tle Ninę Cortex, dlatego że to jest świat trochę oparty na Ninie Cortex. No i z każdym, powiedzmy, każdą nową gierką to będziemy musieli wydawać cały czas 100 mojosów, więc uważam, że jednak jest to marnotrawstwo. Ale w ramach takiej ciekawostki wam to pokażę, żeby nie było, że nic nie pokazałem w tej gierce, że jakby nie pokazałem pełnego 100%. Nie, nie chce mi się drugi raz grać w to. Dobra. Leżę Cortexa po raz drugi, ja pierdzielę, a mogło być tak pięknie, no mogło być, ale nie, no bo po co? Widzimy się przed wejściem do tamtego, tego, czerwonego, powiedzmy, portaliku. Oj, coś czuję, że to będzie dłuższa sesja nagraniowa. Oj, coś czuję, że to będzie dłuższa sesja. Dobra. Jak pamiętacie, ostatnio szliśmy w lewo, więc teraz pójdźmy w prawo. Bo jestem ciekaw, co tutaj jest. No i widzę, że dobrze poszedłem, bo teraz mamy tutaj po drugiej stronie Tiki Mask. Ostatnią już Tiki Mask. Ta, bo później będziemy mieli tylko Tiki Mask za wszystkie skrzynki, więc... I tam u góry mamy już wyjście. Z tego, co widzę. Ale mimo co sprawdźmy ten poziom. Zeksplorujmy go. Kurde! Nie, nie ufam tamtemu przejściu, nie? Jezus Maria, ale to było głupie. Dobra, mamy tutaj to. Zobaczmy, co tam u góry będzie, bo jestem ciekaw, szczerze powiedziawszy, co tutaj będzie po tej stronie. No to skok. O, widzicie? Bym teraz dalej poszedł i znowu bym sobie ścieżkę zablokował. Warto się cofać, kurde. Wbrew pozorom. No i dobra, no to skoro mamy to już zaliczone... Tu już nie... O, mamy wyłączone już to przejście, więc dobra. To teraz nie idziemy do tego czerwonego gówna. Zsipałe. O! Jest! Jest i nasz Bihonda!
38, dobra. No i to jest w sumie... Ej, nie, my tutaj byliśmy już. O proszę, czyli... Tamtej sekcji nie pokazałem, no ale co nie zmienia faktu, że dalej nie będziemy mieli 100%, więc... Trzeba szukać skrzynek teraz. Dobra, mamy znowu tutaj... Co mamy? Nie wiem, co tutaj się... Może coś za nami się pojawiło? Bo trochę to było przerażające, że pojawiła się ta skrzynka z... wykrzyknikiem. Ale nie widzę, żeby coś się tutaj pojawiło, więc... Teraz wydaje mi się, że trzeba iść do tego żółtego portalu i tam zobaczymy co i jak, bo mówię, ja temu czerwonemu nie ufam. Temu czerwonemu zatkowi nie ufam. Więc dobra, let's go! Wiecie co? To, że jest tutaj tyle tych platform, to jest mega trolujące, powiem wam szczerze. Ciekawe, czy te skrzynki liczą się do totalu, aż bym spróbował, chociaż te skrzynki chyba mają crasha na hita, z tego co dobrze pamiętam. Więc dobra, no już pójdźmy tędy. Dobra, moi drodzy, to nie miało sensu, praktycznie... Co? Udało mi się zebrać tylko 91 skrzynek na 96, a gdzie jest reszta? Nie ma tutaj nigdzie reszty i to mnie po prostu mega denerwuje i trochę mnie demotywuje, ale przynajmniej to co mogłem to wam pokazałem. Po prostu najwyżej w trakcie... Po tym złym endingu w zasadzie. Znaczy technicznie po tym dobrym endingu, który nie jest kanoniczny, bo nie jest 100%. To praktycznie... A może nie, czekajcie. To ten co ma 100% jest niekanoniczny, a ten co... Wiecie, jest nie na 100%, to jest kanoniczny. Dobra, to chciałem powiedzieć. Więc pokażę wam kanoniczny i niekanoniczny ending już jakby w montażu. W sensie, jak będę sobie... Dobra, wytłumaczę to potem, kurde, się zaplątałem jeszcze, kuźwa. No, przynajmniej mamy ten, gem za wszystkie maski. A resztę se nagram po prostu już, wiecie, tak bez komentarza swojego tego, ten ending. Dobra, jeszcze nie idziemy sobie kupować upgrade, bo ponieważ czas zrobić następny poziom Insanity Highlands. Mam nadzieję, że ten chociaż nam się uda zrobić na 100%, żeby nie backtrackować aż tak bardzo. Ta, zwiedzamy teraz poziom, który Nina robiła w poprzednim tym... w poprzednich odcinkach. Który w zasadzie nie wiem czemu kompletnie nie pasuje do tej gry trochę ta muzyka, przy moim skromnym zdaniem. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. Ja tu będę sobie co jakiś czas patrzył na te staty. Coś pominąłem? 5 na 107, dobra. Ha, widzicie? Coś się tutaj kroiło. Godzinę mamy już na nagraniu, więc z tego wyjdą co najmniej 4, jak nie 5 odcinków, nie? Po 20 minut. Coś tak czuję. Dobra. Siadamy na drugiego tytana. I expo razy dwa. Tam widzę, u góry mamy. Witch Doctor! Witch Doctor, kurde. Czemu oni w ogóle się Witch Doctor nazywają, tak szczerze? To jest trochę dziwne i niepasujące imię, jeżeli mam być szczery. Przynajmniej ja tak uważam.
No wietrzysko nam w tym poziomie nie będzie za bardzo pomagać. Więc uwaga, uwaga. I ta muzyka, jakbyśmy kurde walczyli z hordą minibossów, nie? Kompletnie niepasujące. Dobra, combo razy, znaczy mojo razy 5. To będzie proste. Tutaj chyba może być tylko maksymalnie do 5 z tego co widzę. Nie ma więcej. Dobrze skojarzyłem. 283. Dobra, jako tako to się wszystko trzyma. I muzyka się nie wiedzieć czemu zbugowała. Aj, te bugi w tej gierce są czasami irytujące, nie powiem, że nie. Gdzieś słyszałem tutaj tą Tiki Maskę, ale to chyba tam u góry będzie jak już. Dobra, wysiadamy. I zgarniamy mojosy z panem. Dobra, tutaj była. Przez chwilę myślałem, że jest gdzieś tutaj ukryta. Wiecie, w takim bardziej chamskim miejscu. Okej. Gościu, padasz na strzała. Osiadamy ciebie i jest niezła zwała. 21, nie 201. 207 od razu, kurde. Dawaj, siadamy na drugiego hipcia. I na trzeciego teraz będzie. Trochę to jest uciążliwe, że trzeba myszką coś takiego odwalać, no ale niestety. Jak chce się mieć więcej mojosów, to trzeba się poświęcić. Joe Blow, a co one tutaj robią? Okej, koniec pierwszej sekcji. Dobra. Nic tutaj nie ma z boku, żadnej skrzynki. Żadnej tiki. Nie, w sumie maskę to bym usłyszał. Ale dobra, może sobie teraz bardziej na luzie pogadamy, bo na razie nie ma tutaj zbytnio co do powiedzenia. Bo jak widzicie, poziom się dzieje i żyje sobie własnym życiem. Więc mogę się pochwalić, że kupiłem sobie nowe buty. W sumie tak, wiem, mało to kogo interesuje, no ale trzeba coś mieć tutaj ciekawego, bo wiecie jak to jest. Kupiłem sobie nowe butki, bo jestem przygotowany już na lato. Więc jest wszystko cacy. Jak cacyki, wiecie o co chodzi, nie? Nie, tędy jeszcze nie idziemy. Ja bym właśnie się tutaj bardziej udał. Bo tam mamy Tiki Mask. I myślę sobie, żeby teraz tutaj jako tako sobie Roger. Hehe. Ja to dobry jestem aparat. Rower, żebym sobie załatwił. Bo w sumie pogoda już, w sensie warunki pogodowe sprzyjają temu, żeby można było sobie pojeździć. I myślę, że to nie byłoby wcale głupie. Przynajmniej bym coś nowego do życia wprowadził swojego. Dobra, pal gumę. Cały czas mam wrażenie, jakby te Joe Blowy wydawały odgłos takich tych zombiaków, co nie? Takich zombiaków, które wysrać się spokojnie nie mogą.
jestem, czy te tytany umierają po, powiedzmy, jakimś tam dłuższym czasie, kiedy nie osiądziesz drugiego. Tak trochę mnie to zastanawia. No, masek mamy już trochę zebranych, co oznacza, że może będzie te 100%. Może nam się uda te wszystkie skrzynki zebrać, bo mamy 37 na 107. A pewnie część z tych skrzynek jeszcze też w rundzie bonusowej będzie, więc yeah. I te spadające, kurde, te... Spadające platformy, spadające te takie... Znaczy, nie powiedziałbym, że to są platformy, a bardziej takie... odłamki ziemi. No ja sam zresztą przed chwilą spadłem, więc... niewiele się różnię. Okej, okay, dobra. Co tu mamy? Ty, a może spróbujmy jakoś... Ty, może tam coś u góry będzie? Co? Nie, nic tu nie ma. Bo wiem, że czasami twórcy lubili coś takiego robić. Może nie w tej gierce, ale wiem, że na przykład Naughty Dog tak w Crashu robiło. Tfu, nie Naughty Dog, tylko ten. Vicarious Vision zrobiło tak w tym. Insane Trilogy. Okej. Okay. Widzę, że tutaj będziemy mieli mini boss fight. Bardziej bym powiedział tutaj, że mini tytan fight, bo tutaj ze wszystkimi tytanami walczymy jak na razie. O! Teraz z tymi grubymi będziemy walczyć. Dobra, powalczyłem sobie, moi drodzy.